pączka do tego pokrętła, do tych posuwów, co robimy. Musi być ogarnięta. To jest chromonikiel, z tego bardzo twardego. Zobaczymy, jak to ugryziemy, co z tego wyniknie. Być na 70, tak mniej więcej na 70. Bardzo ładne wióry. Niestety nie są na sprzedaż. Te będą wzięte jako do takiego pojemniczka do czyszczenia lutownicy, grota z lutownicy. Musiałem się skubany zawinąć na sam koniec, jak to życie znam. Dobra. Nierdzewka, kurczę, to będzie dobre i to się wpakuje do takiego pojemnika, można grot z lutownicy tam w środku czyścić.
zobaczymy rusztowanie ustawić na te solary. Jeszcze pojechał rzeźbić tam do góry na ten. Dobra. Tyle wystarczy, mi się wydaje. Są bardzo ostre, trzeba cholernie uważać. Ale w ten sposób można je będzie też jeszcze wykorzystać. Zapakuje się to w taki popierdółek i będzie dobre. Mam nadzieję. Teraz tak, nóż się stępił jak cholera przy takich jazdach, ale to jest w tej chwili nieważne. W tej chwili robimy zgłębienie. Nie, w tej chwili robimy. Trzeba najpierw złapać, ogarnę się drugą stronę, a później dopiero będziemy tutaj jeszcze wgłębienie robić, taki dołek. I się później pilniczkiem ogarnie tą stronę, ale najpierw musimy mieć proste, żeby za to złapać. Teraz tak, grubość tego jest potrzebna, submiarka jest na miejscu, to jest masakracja. Kto by się tego spodziewał? 15 ma grubość ta tarcza, czyli tu zostawiamy kapkę. 15 ma grubość ta tarcza. Prowadzi tak w tym miejscu. Resztę potem można jeszcze ogarnąć z tamtej strony. Czyli tak, tu zaznaczamy najpierw. Teraz 15 ma grubość ta tarcza.
zwiększyć. Możemy dać troszkę więcej nawet. To się będzie obracać w tym. Teraz tu musimy zrobić jeszcze jakiś gwint na to. Nie wiem jaki. Narzędzia M12 jest w tym. Śruba M12, myślę, 12 nakrętka by się przydała. Dobra, nie chce mi się szukać. To musimy na oko to zrobić. Damy z tyłu 15. Może jeszcze podkładka przyjdzie czy coś i też będzie dobrze. Uwalam do kątówką i zaraz wracam. Obcięte. Pakujemy tą popierdółkę tu do środka. Tak jak było. Żeby się nie bawić w koniki, jakieś tam łapania, pierdzielenia. Trzeba to tu. Najpierw trzeba zrobić tu, kurde, gwint na gwint M12, czyli musimy zrobić tutaj tu 12. Tak to zrobimy. Najpierw tu 12. Ale nóż musi być bardziej pod kątem prostym. Lepiej jakby był całkiem pod kątem prostym. Teraz jest całkiem. Będzie trochę skrobać, ale zobaczymy. Nie chcę brać. Czyli gdzie na szlifierkę. Zamknąć o tym gdzieś. Gdzie nam jeździł i hałasował jak wściekły ten góral.
się znowu zgubiła. Musiałem tam dojechać do końca tak mocno. Tu mamy 15, żeby mi się kąt prosty zrobił. W tym kąciku tutaj. 15 metrów. Mamy 13 z groszami, 12 musi być. Ale to nic, to tak zostaje. Teraz tak, chodziło mi o to, że tam to nie ma nic wielkiego do trzymania, a ten harmonika jest tak twardy, że szkoda tej narzynki. Jakby się miała rozpaść, by było nieładnie. Dlatego wolę, żeby skubany, ktoś to tak mocno zamocował. Wszystko zimne jeszcze takie. Zimne i niegramotne. To nam tu może wejść do środka, to to odpada. Ale ten lufet będzie dobry, on jest szeroki wystarczająco. Całkiem gdzieś, żeby się schował, żeby nam tu nie przeszkadzał w rzeźbieniu. Słona nam trochę będzie przeszkadzać, ale zobaczymy.
się nie da, tak się też nie da. Ojejku, jejku, nie. Nie da się. Tu ją sobie zaprzymy. Z tej strony będzie dobrze. O, o tak. Tak będzie ładnie. Użyjmy ale jeszcze jakąś listwę. Coś w tym rodzaju, o ile nie została jeszcze spalona, to dobrze. No i czwóreczka karta nam się zapełniła. Musiałem kartę jeszcze zmienić szybko. Tu sobie zapodamy tak. Pewnie z tej narzynki. Jest tylko za mało. Jeszcze troszkę odjedziemy. Jak się na dole zbunkrował. Z tego jeszcze będzie wymiar 12 mm. Musi to tak dobrze tutaj widać. Jest 11,8. To jest dobrze. No tak zostawimy. Teraz tak. Teraz to musi być przetoczone na wymiar tego otworu, który tam są gotowe już. Te otwory. Tam jest otwór, zdaje się, z tego co pamiętam, 18 mm. To trzeba coś lekko poniżej 18 zrobić. Właśnie mierzymy. A tu mamy 17,8. Czyli by trzeba było zrobić 17,5. Było dobrze, tak? 17,5 trzeba to przejechać. Teraz znowu tak. Jeszcze to chcę później za to złapać. Albo zrobimy. Nie no, później odwrotnie to nie złapię. Muszę, bo jak to już będę miał stożki,
to już nie da rady złapać, czyli muszę się tu wbić. Tak, troszkę lekko na szpicka. O. Będzie teraz tylko obroty trzeba zmienić jeszcze, bo są jakieś śmieszne. Damy 1095, czyli A3. Cak i cak. Z tego co pamiętam, my mamy mieć 17,5, a on ma 20, tak? 17,5 musimy mieć. No to tyle by trzeba było wziąć. Tu jest troszkę zostaje, tak jest ok, tak można to zostawić. I musimy jeszcze mieć 17,5, jakby miało wymiar to było idealnie. No i ma, 17,5. Ale może być stożkowe, sprawdzimy jeszcze tutaj. Jakby wam to pokazać, 17, może to kurde wyłapie. To. 17,5. Na moje oko. Dobra, teraz by się przydało go jeszcze wziąć i lekko tylko tutaj wypuścić, żeby go lekko tylko drasnąć. Musimy go złapać, żeby tą drugą stronę obrobić. Żeby się nie bawić w jakieś nakiełki, koniki i inne popierdółki. O. Za ten kawaluszek do samych szczęk. Musimy go jakoś inaczej ogarnąć.
można zostawić. Tak go dociągnę. Zobaczymy, co powie. Bardzo ładnie. Za dużo wiórów, ale tych już rudych wiórów nie chcę. Mi to przypomina. Thank you.
tokarstwo artystyczne. Ciepła pierna. No i dobre. Taki stożek jest zrobiony. Na początku leci lekko, później takie zgrubienie jest i taki fajny stożeczek się z tego zrobił. Tu jest ładnie wszystko, nawet tego już nie będę, tylko przeszlifujemy to lekko, delikatnie. Reszta musi ręka wyrobić, się będzie kręciło. Kawałek szmaty. Teraz musimy was wyzumować z powrotem. Idziecie tutaj patrzeć, kurde, gdzie to ma być. Czego to jest? Jeszcze raz. Gdzieś tam widać chyba. Jest to córka. Ładnie można kręcić, tylko musi ostygnąć. Tu przychodzi podkładka z drugiej strony i będzie jak ta lala. Zostawimy, niech ostygnie. Podkładka nakrętka M12 i jest gitara.